Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, tak, jesteśmy w drodze do Niemiec. Dziś na zlecenie pana Tomasza jedziemy do Neuburga na weryfikację Audi. O szczegółach auta, parametrach później. Na razie krótkie nawiązanie do ostatniego filmu. Była w nim zawarta zagadka, sprawiła nieco trudności, ale znalazł się jeden łebski widz, który ją rozwiązał. A hasło brzmiało: od 4 maja znów jeździmy po auta do Niemiec, zapraszamy. Ma to związek z rozporządzeniem ministra zdrowia, wydanym chyba 30 kwietnia albo 2 maja, w każdym razie obowiązującym od 4 maja. Zgodnie z tym rozporządzeniem z kwarantanny zwolnione są od 4 maja osoby wyjeżdżające do Niemiec, czy szerzej do Unii Europejskiej z Polski w celach zarobkowych, służbowych i zawodowych. W związku z czym możemy się swobodnie poruszać już do Niemiec. Co już robimy? Zapraszamy klientów. A dziś po raz pierwszy nagrywamy. No, to pierwsza przeszkoda już za nami. Jesteśmy w Niemczech, granica przekroczona. Od strony Polski w kierunku Niemiec żadnych problemów, żadnych kolejek, żadnej kontroli ze strony Niemców. Być może jakiś patrol po drodze będzie się czaił w krzakach, ale to jeszcze damy znać. Pierwszy meldunek z trasy. Jedziemy, żadnych patroli, policji, mierzenie temperatury. Jedziemy przez nikogo nie niepokojeni. Parking jakich wiele, z toaletą. Znacie ten obrazek, jak podjeżdża auto? Toaleta jest otwarta, wyskakuje facet, rzadziej zdarza się to kobietom, i lecie pod pod zamiast do toalety, mimo że jest kilkanaście metrów. Właśnie przed chwilą udało się zaobserwować tam taki widoczek. Wyskoczył facet, auto na niemieckich tablicach i zamiast do toalety, ma kilkanaście metrów, to leci pod pod się załatwiać. Dziwna sprawa. Może ktoś z widzów zna wytłumaczenie, w czym tkwi urok, za przeproszeniem, szczania pod płocie. W sytuacji, kiedy toaleta jest otwarta, można z niej normalnie skorzystać, umyć ręce. Czy to jakiś atawizm, wstręt do wody, brak kultury? Może ktoś zna wyjaśnienie. Żeby być sprawiedliwym, nie tyczy się to tylko i wyłącznie Niemców. Bardzo wielu Polaków też udało nam się zaobserwować po trasie w Niemczech. Szczególnie celują w tym kierowcy ciężarówek. No to jesteśmy na miejscu. Neuburg. Salon Audi. Wie coś o samym aucie, chcecie wiedzieć. Audi A5. 80 tysięcy. 2015 rok. Znaczy pierwsza rejestracja, styczeń 2015, więc rocznikowo pewnie 2014, czyli mamy do czynienia z 6-letnim autem z przebiegiem 80 900 km. No i chyba już jest na horyzoncie. Nie to. No właśnie tutaj. Tadam. Auto otwarte. Sprzedawca się ulotnił. Co już wiemy? No wiemy, że jest 26 stopni, naprawdę ciepło. Wiemy, że pan Tomasz mieszka w Niemczech i tutaj pracuje, więc auto nie będzie jechało do Polski. Pana Tomasza ominie więc kwarantanna, ale o tym pogadamy później. Wiemy też, że sprzedawca nosi słynne nazwisko słynnego niemieckiego kompozytora, znanego z rasistowskich i antysemickich poglądów. Ulubionego kompozytora innego słynnego niemieckiego polityka, nawet kanclerza Adolfa Hitlera. Uwertury tego kompozytora towarzyszyły zjazdom partii nazistowskiej przed wojną, tu niedaleko nawet, w Norymberdze. Możecie kojarzyć najsłynniejszy chyba utwór tego kompozytora z filmu Czas Apokalipsy Coppoli. Tam jest taka scena, taki fragment, gdzie helikoptery szykują się do nalotu na wioskę tubylców i towarzyszy temu taka przejmująca muzyka. Tam ta da da da, tam ta da da, tam ta da da, tam ta da da. Jakoś tak to się.
Auto tak słabo przygotowane do oględzin. Zaproszone jakimś pyłem podeszczowym. Nie widać rys. Żadnych zadrapań. Ale czujnika się nie oszuka. Lakierowanie jak na dłoni widoczne. Zrobiło się prawie 28 stopni. Ajajaj, pięknie się jedzie tym autem. Jak się pan Tomasz decyduje na to auto, to naprawdę będzie zadowolony. Proszę wam teraz podać trochę więcej szczegółów na temat auta. Na temat tego Audi. 2015 rok, pierwsza rejestracja. Auto miało jednego właściciela, firmę. Było kupione w tym salonie, w którym teraz jesteśmy, przez firmę z Ingolstadt. Użytkowane do października 2015 roku, wtedy zostało wyrejestrowane. Miało chyba 4 serwisy, 3 za czasów użytkowania przez tę firmę i ostatnie po wyrejestrowaniu już wykonane w salonie, prawdopodobnie po przyjęciu auta w rozliczeniu. Przy przebiegu zdaje się 80 854 czyli kilometrowo całkiem niedawno, a czasowo no parę miesięcy minęło. Tyle właśnie Audi czeka na nowego klienta. Wcześniej 3 serwisy przy 30, 45 i zdaje się przy 56 tysiącach. Wtedy też wymieniono olej w skrzyni biegów. Z historii Audi wynika, że miało Szkodę. Naprawa w styczniu 2019 roku, uszkodzony tył, naprawiany lewy tył nad kole, wymieniony zderzak, coś robione z tłumikiem. Mówił nam o tym sprzedawca, jak już powiedziałem, wynika to również z historii systemu Audi, którą posiadamy. Naprawa wykonana w styczniu tamtego roku przy przebiegu 62 250 km. Czy panu Tomaszowi będzie to przeszkadzać? Pewnie gdyby auto jechało na rynek polski, to mogłoby to stanowić jakiś problem dla kolejnego po panu Tomaszu nabywcy auta, właścicielu. Natomiast stanie na rynku niemieckim, a tutaj naprawy wykonane tym bardziej przez autoryzowane serwisy są zupełnie inaczej odbierane niż w Polsce. Auto już zaparkowane pod salonem. Zobaczymy, co zdecyduje pan Tomasz, damy znać.
Powiem tylko na koniec, że 22660 taka cena wyjściowa, zgodzili się sprzedać to auto za 22 tysiące. Zrobię przegląd techniczny, bo nie mam, był ważny do stycznia, przepraszam, lutego 2020 roku, jest nieważny. Na pewno go zrobią. Serwisu olejowego nie będą robili, bo już był zrobiony w październiku 2019 roku, o czym już było wspomniane. Jednoroczna gwarancja do zrealizowania w każdym salonie Audi na terenie Niemiec. No zobaczymy. Ta kierownica nieco wytarta, jak na ten przebieg. Wieczorny rzut oka na miasteczko, w którym się zatrzymaliśmy. Bawaria, miejscowość Allersberg. No, jak zwykle bardzo ładnie. Czekam, aż przejdzie auto. No, ale to nie pierwsza wizyta nasza w tym miasteczku. Może ktoś będzie pamiętał. Byliśmy tu w październiku w zeszłym roku. W okolicy. Sprawdziliśmy Forda. Film był chyba opublikowany nieco później. No w każdym razie nocowaliśmy w hotelu Kattenbeck. Ten niebieski na końcu. Tu aleja hotelarska. Wszędzie pusto. Gości nie ma. Pani właścicielka sprawdziła bardzo skrupulatnie, w jakim celu będziemy nocować. 10 stycznia to nie jest możliwe. Może zmieni się coś od 1 czerwca. Bardzo na to liczę. W hotelu tylko 2 pokoje zajęte. To jest ten hotel. Naprawdę bardzo ładnie. Najciekawsze jest tuż za tą bramą. Jeszcze chwilka. O! Ładnie. Z tej perspektywy wygląda to tak. Dobra. Kończymy przygodę z Audi A5. Pan Tomasz się zastanawia. Jutro da nam znać, a my sprzedawcy, albo bezpośrednio się będzie kontaktował ze sprzedawcą. A my nazajutrz o poranku kierunek granica. No i zobaczymy, co tam wyjdzie z kwarantanną. Audi nie kupiono jednak przez pana Tomasza, ale o tym za chwilę. Tymczasem stoimy przed przejściem granicznym. Frankfurt-Słubice. Jutro święto w Niemczech, więc może tym jest spowodowana taka długa kolejka i ilość Polaków przekraczających granicę w kierunku ojczyzny. Zjechaliśmy tu o godzinie 19:00. Jest 21:22. Mniej więcej w tym czasie udało się przejechać około 150 metrów. Jeszcze z 75 do 100
do samego przejścia. Matka święta jedyna. Opuszczamy właśnie Słubice. Jest godzina 22, 20, 21. 3 godziny stania, prawie 3,5 godziny. O 19 byliśmy na granicy. A skończyło się tylko na pomiarze temperatury oraz krótkiej rozmowie z oficerem Straży Granicznej, który zapytał o dowód osobisty, zaświadczenie. Wystarczyło pokazać zlecenie od pana Tomasza, że odbyła się weryfikacja auta. Oficer podziękował, życzył szerokiej drogi. Całość nie trwała nawet 10 sekund. A co do kwarantanny, o której wcześniej wspominaliśmy, bardzo ciekawe, jakby się sprawa potoczyła, gdyby klient był z nami. Akurat pana Tomasza by to nie dotyczyło, bo sam pracuje w Niemczech i byłby zwolniony na podstawie zaświadczenia, które posiada pewnie, albo które by pobrał od pracodawcy. Natomiast taki klient pracujący w Polsce, mieszkający w Polsce, gdyby z nami pojechał po auto, no niestety, musiałby odbyć 14-dniową kwarantannę. Chociaż przy tej kolejce może by się faktycznie upiekło. To tyle na dzisiaj. Auto niekupione. Szukamy dalej.